pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Książki Pruszyńskiego. Nazywam się Nula Stankiewicz i poprowadzę spotkanie z pisarką, która mimo, że swoją literacką karierę rozpoczęła w dojrzałym wieku, to dziś ma za sobą już 14 książek. Zyskała rzeszę czytelników, którzy od dnia 17 maja mogą cieszyć się kolejną pozycją wydawniczą, która ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński. To Lilie Królowej, tom pierwszy Siostry. Jest z nami Lucyna Olejniczak. Dzień dobry Pani Lucynko. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Pani. Z kotem na kolanach, jak zawsze? Z kotem za plecami, bo on jest za duży na kolana, spada mi z kolan, za plecami mi siedzi. Nie odstępuje na krok, jak zawsze? Nie odstępuje. Psikot i pilnuje tutaj, żebym ja mądrze mówiła. Oto akurat jestem spokojna. Pani Lucynko, ledwie miesiąc minął od premiery, a książka stała się już bestsellerem. No właśnie. Co czuje autor w takim wypadku, w takim momencie? No, radość ogromną, ekscytację, jak to zobaczyłam, a zresztą też i czytam i słucham komentarzy ludzi, którzy już zdążyli przeczytać i naprawdę serce rośnie, naprawdę się cieszę i w takich momentach cieszę się z tego, co robię, bo widzę, że to się podoba, to sprawia ogromną, ogromną satysfakcję. Więc autor czuje przeogromną radość. Mówimy już o finalnym produkcie, bo mówimy o książce, która już poszła w ręce czytelników. A jak było przed? Z jakimi emocjami zaczynała Pani wprowadzać najpierw siebie, a potem nas, czytelników, w ten średniowieczny świat królowej Jadwigi? No zaczęło się to już w zasadzie dość dawno, bo od dawna mnie nęciło to średniowiecze w Krakowie, konkretnie średniowieczny Kraków. Nie bardzo mogłam znaleźć formułę na to wszystko. Nie wiedziałam, co w tym średniowiecznym Krakowie opiszę. No dopiero jak później przyszedł pomysł, pomagał mi przy tym syn. On mi podrzucił w zasadzie pomysł. Jak zawsze. Jak zawsze zresztą, tak. tak, pomagał, podrzucił mi temat, podrzucił mi tę królową Jadwigę. I w zasadzie jak kończyłam drugi tom Apteki pod Złotym Moździerzem, to już w tyle głowy miałam to średniowiecze i już w wolnych chwilach, czyli zawsze przed snem, czytałam sobie i przeglądałam materiały na temat Krakowa z tamtych czasów, na temat królowej Jadwigi, zbierałam książki wszelkie możliwe właśnie na ten temat, czyli dość dawno się do tego przygotowywałam, więc trudno mi powiedzieć dokładnie od kiedy. Ten temat siedział mi w głowie od lat, a teraz się urodził i no jak już zaznaczyłam, jestem szczęśliwa, że tak fajnie się urodził, że to były takie szczęśliwe narodziny. Ciekawa jestem jednej rzeczy. Jak się podchodzi do pracy nad książką, która mimo, że jest obyczajowa, to ten wątek historyczny jest taki no, bardzo w niej obecny. Rzecz jest osadzona w bardzo konkretnych czasach, od których jakby no nie można sobie popłynąć, nie może nas wyobraźnia gdzieś zawieść w inne rejony, tylko się musimy trzymać faktów. I ja się zastanawiam, na ile to było dla Pani wyzwanie, bo z tego co wiem i chyba się nie mylę, historia nie była jednym z ulubionych Pani przedmiotów w szkole. No nie była. Nie była, już gdzieś kiedyś zeznałam, że byłam dość słaba z historii, że na maturze historię ledwo zdałam. Nie interesowała mnie historia, nie ciekawiła, jak myślę, że większość do tej pory młodych ludzi, może z tego powodu, że historia kojarzyła mi się głównie z datami, miejscami bitew, nazwiskami od do i tam nie było ludzi, tam nie było takiego prawdziwego człowieka z jego uczuciami, z jego marzeniami, z jego działaniami codziennymi, takimi czynnościami. I dopiero jak później sama odkryłam książki historyczne, przemogłam się, pomyślałam sobie, zobaczę, jak to piszą, bo oczywiście nie było takich lektur, jak ja później czytałam. Może gdyby były takie lektury do czytania, to wcześniej bym się zainteresowała historią. No i odkryłam, że to całkiem fajna sprawa, że to są tacy sami ludzie jak my teraz, tylko że w innych okolicznościach, w innej scenerii. I dopiero wtedy zainteresowałam się i pokochałam historię, więc w tej chwili jak czytam książki, to czytam przeważnie książki historyczne, albo jakieś biografie, albo jakieś no, opracowania to teraz do książki, ale w zasadzie interesuje mnie to, co się działo kiedyś i to, co się działo z ludźmi kiedyś. Niewiele się różnią.
Tak sobie myślę, że to właśnie nas najbardziej intryguje, zaciekawia i powoduje, że wchodzimy w jakiś świat, który jest już wiekowo oczywiście odległy, ale tak jak pani powiedziała, w kontekście przeżywania emocji, w kontekście doświadczania pewnych zdarzeń, niewiele się w sumie zmieniło. Oczywiście zmieniła się obyczajowość. Mnóstwo sytuacji jest zgoła innych, ale nasza zdolność do przeżywania emocji jest taka sama. I to, co pani powiedziała, czyli ciekawość człowieka, jego emocji, jego przeżyć, jego możliwości takich w kontekście społeczno-politycznym, obyczajowym. To jest chyba takie najbardziej pociągające, intrygujące i to powoduje, że wchodzimy w jakiś świat, nawet bardzo odległy. Historycznie. Tak, tak, właśnie tak, tak ja myślałam, tak chciałam zobaczyć tych ludzi tam, tak chciałam zobaczyć i tak się przekonać, jak oni sobie wtedy radzili i bardzo chciałam to przekazać swoim czytelnikom, zarazić ich tą historią, tą inną, bo naprawdę ja niewiele musiałam, jeśli chodzi o to, jak ci ludzie się tam zachowywali, o te ich uczucia, to ja wcale niewiele albo wręcz nic nie musiałam wymyślać. Ja to brałam z życia. Brałam zachowania swoje, swoich bliskich, swojego otoczenia, bo one się, tak jak mówiłyśmy, już nie zmieniały. Największym wyzwaniem było dla mnie zebranie tych wszystkich materiałów, żeby to osadzić w konkretnych czasach, żeby się nie pomylić, żeby wiedzieć, no, jakie zasady panowały, co te kobiety mogły, a czego nie mogły. No, prawda jest taka, że w średniowieczu niewiele mogły, bo nikt ich nie dopuszczał. Tak, nikt nie dopuszczał do głosu, więc sobie postanowiłam, że ja te kobiety dopuszczę do głosu, ja im pozwolę mówić, bo jest niemożliwe wręcz, żeby nie było w tamtych czasach kobiet takich, jak teraz mamy, przebojowych, odważnych, inteligentnych, zaradnych, odważnych, prawda? Takich z pazurem. Takich z pazurem, takich, jak ja lubię opisywać i takich radzących sobie ze wszystkim i nawet w tamtych czasach, kiedy nikt się z nimi nie liczył, kiedy były ważne dla swoich rodzin tylko jako przyszłe małżonki kogoś znacznego. I matki. I matki, oczywiście, i matki, panie domu. Ale matki też najlepiej synów. A, to oczywiście, że tak. Synowie to były te dzieci prawdziwe. Wręcz nie notowano nawet często dat narodzin córek. No bo jakby nikt się tym nie przejmował. Córka, to tak jak mówiłam, no, liczyła się tylko w momencie, kiedy ją wydawano za mąż i liczono na to, że powiększy się jakiś majątek. No najlepszy dowód mamy choćby z Jadwigą. Też dokładnie nie wiemy, kiedy ona się urodziła. Ba, i to nie jest kwestia wcale różnicy jednego dnia czy dwóch dni, to jest kwestia miesięcy, bowiem tak. Dokładnie. Ja dotarłam do takich informacji, że od 3 października 1373 aż do lutego 18, tak? Dokładnie, pół roku. Do lutego 74, tak. Więc to był taki przedział, więc jeszcze tym bardziej, że to była trzecia córka w tej rodzinie królewskiej. I wiadomo było, że czekano na tego syna, prawda? Na syna, na następcę tronu, na kogoś. Jak się urodziła ta trzecia córka, wyobrażam sobie, rozczarowanie. Jakie to musiało być rozczarowanie. Tak, pierwsze dwie córki, znamy daty narodzin pierwszych dwóch córek, natomiast już ta trzecia sprawiła prawdopodobnie taki zawód rodzicom, że nawet dokładnie nie zanotowano daty jej narodzin, a ona właśnie jedna była później kimś, prawda, jakie to życie jest i los przewrotny. Zanim porozmawiamy o Amalii i o Mildzie, o tych dwóch kobietach, które są osią książki, musimy porozmawiać, bardzo bym tego chciała, o świętej królowej Jadwidze Andę Gaweńskiej, ponieważ ona jest postacią bardzo ważną dla książki. Jedna z dwóch kobiet w historii naszego narodu, które zostały wybrane na króla Polski. I mimo, że jej życie było bardzo krótkie, to zdołała wiele osiągnąć. Ja jestem ciekawa, co panią w tych poszukiwaniach o historii, o szczegółach życia Jadwigi Andy Gaweńskiej, co panią zaskoczyło? Albo jakie rzeczy, jakie fakty, jakie jej wybory były dla pani najbardziej na tamten czas zaskakujące? Więc może zacznę od tego, że pierwszym moim zamiarem było pisanie o królowej Jadwidze i opisywaniu jej dziejów właśnie w tym średniowiecznym Krakowie, na Wawelu.
wielu. Ale szybko zdałam sobie sprawę, że mam ograniczone jakby pole działania, bo nie dość, że królowa, to jeszcze święta i mogę zostać posądzona o szarganie świętości, bo ja już sobie tutaj na żadną fantazję nie mogę pozwolić, prawda? Nie mogę wymyślać jej losów. Muszę się opierać tylko na tym, co naprawdę było, co ona naprawdę robiła. A chciałam ją przedstawić jako, nie tylko jako królową i późniejszą świętą, tylko jako kobietę. Najpierw jako dziecko, dziewczynkę, biedną, zagubioną na pewno dziewczynkę, która została wysłana do obcego kraju. A najpierw, to już taka moja dygresja, niestety będę w takie dygresje wpadać, najpierw przecież w wieku 4 lat została wysłana na dwór wiedeński do swojego przyszłego, wtedy jeszcze myślano, małżonka Wilhelma. I to dziecko 4-letnie zostało pozbawione opieki matki, czułości, miłości. Więc tu, jak już przeczytałam na ten temat, to już mi się nie zrobiło żal. To już zobaczyłam, ponieważ sama mam wnuczkę, jeszcze małą, więc ja natychmiast sobie to przełożyłam na moją Emilkę i sobie pomyślałam, Boże, 4-letnią Emilkę wysyłam gdzieś do obcych ludzi. No to jest straszne, co to dziecko musi przeżywać. Jakie to jest przeżycie i szok dla dziecka. Później jak poczytałam, że w zasadzie to tak ją przestawiano na szachownicę, a tu będzie żoną tego, a potem może tego, a tu się bardziej opłaca. No, matka Elżbieta Bośniaczka bardzo dużo tam działała, w końcu przeszarżowała. No, ale stało się tak, jak się stało i tak sobie pomyślałam, że ta Jadwiga, królowa późniejsza nasza, miała naprawdę ciężkie życie, bo po pierwsze pozbawiona dzieciństwa, po drugie wydana za mąż za człowieka od siebie starszego, różnie z tą różnicą wieków jest, bo jedni podają, historycy, że 10 lat, drudzy, że więcej. W każdym razie był starszy, no co tu dużo nie gadać. Był od niej starszy, więc wydana za mąż zupełnie za kogoś obcego. Wysłana do obcego kraju, bez znajomości języka. Ona się bardzo szybko nauczyła języka polskiego. Była bardzo uzdolniona, jeśli chodzi o język. I właśnie pomyślałam sobie, że no musiała być nieszczęśliwa w tym wszystkim, że zobaczyłam w niej właśnie najpierw to dziecko, potem tę dziewczynkę w wieku 12 lat wydawaną za mąż, później młodą królową, która była wiecznie samotna, bo Jagieły stale nie było, wiecznie gdzieś wyjeżdżał. Nawet stoły mieli osobno, czyli jadali osobno posiłki. Długo nie zachodziła w ciążę. Wiadomo było, że wszyscy liczyli na dziecko, na syna, powiedzmy sobie szczerze, na syna. A tutaj długo nie zachodziła w ciążę. No, faktem jest, że niewiele miała i powodów, i okazji do tego, żeby zajść w ciążę, jak tego Jagieły wiecznie nie było. Też nie wiadomo, jak tam wyglądało. No, w końcu jak zaszła po latach w ciążę, to z kolei, bo była bardzo religijna, była tak szczęśliwa z tego powodu, że w intencji tej ciąży zaczęła pościć, zaczęła stosować ścisłe posty, co prawdopodobnie, to jest takie moje przypuszczenie, ale myślę, że chyba słuszne. No dobrze, na rozwój dziecka nie wpłynęło. Dziecko, ta Elżbieta Bonifacja, no zamiast syna spodziewanego urodziła się słabiutka i zmarła niedługo, chyba 2 tygodnie chyba po porodzie, czy 3 miesiące, już nie pamiętam w tej chwili, bo dwa tygodnie po Bonifacji zmarła Jadwiga. Zmarła w połogu, więc prawdopodobnie z powodu gorączki połogowej i chociaż w średniowiecze, no mówi się, że to taki brud, prawda, i smród i ubóstwo, to jednak no, nie do końca tak było, ale na pewno ci wszyscy lekarze, czy ci wszyscy tacy, którzy kręcili się wokół Jadwigi, myślę, że zarazili ją tymi brudnymi łapskami, bo nie sądzę, żeby oni się tak często myli. Bardzo często się mył Jagieło, Jadwiga dbała o higienę osobistą, Jagieło wręcz nawet woził ze sobą na wyjazdy wannę w kształcie konia, tak, co stale sobie usiłuję to wyobrazić i jakoś mi nie stało tej wyobraźni, ale ci wszyscy zadufani w sobie i przekonani o własnej mądrości i wyższości, lekarze nadworni, no starsi prawdopodobnie, bo młodych tam nie dopuszczano, pewnie tych rąk nie myli, no bo i po co, więc pomyślałam sobie, że chcę ją przedstawić jako kobietę, dziecko, dziewczynkę, kobietę, w sumie nieszczęśliwą, a jednocześnie
ogromnie mądrą, inteligentną, która wiele zrobiła. Wiele dla nas zrobiła, wiele zrobiła dla nauki. Była wykształconą kobietą. Bardzo mnie zafascynowała ta postać. I stąd to moje zainteresowanie. Ale tak jak zaczęłam na początku, że nie mogłam sobie pozwolić na dowolność, więc postanowiłam opisać tę historię z pozycji jej dwórek. Bo to są postaci dwie zupełnie wymyślone i tam sobie mogę puścić wodze fantazji. Mogę im takie wymyślać historie, jakie mi się spodobają i nikt mi nie zarzuci, że ja tutaj albo szargam świętości, albo coś wymyślam. Królowa jest tym takim bardzo wytwornym, eleganckim tłem dostojnym. Jest na drugim planie, ale to jest taki wielki drugi plan. Wielu z nas na pewno nie jeden raz bywało na Wawelu. Przypominam, że tam znajduje się komnata świętej królowej Jadwigi, która nakazała zamieścić na jej ścianach symbol podwójnej litery M, które się tak wzajemnie przeplatają, a to z kolei nawiązanie do biblijnej opowieści o dwóch siostrach Marii i Marcie. Maria poświęcała większość swojego czasu na modlitwę, a Marta na pracę, a z kolei królowa Jadwiga potrafiła łączyć doskonale te dwie cechy i kontemplację, i aktywne działanie. A jestem ciekawa cech, w jakie wyposażyła pani Amalię i Mildę. Jak pani w zamyśle już konstruowała te kobiety? Czy dając im wspólne cechy, czy je przeciwstawiając? Jak pani to wymyślała? Najpierw wymyśliłam Amalię, czyli tę przyjaciółkę Jadwigi, jeszcze wtedy Hedwig z Węgier, jeszcze na dworze węgierskim. Najpierw to miała być Amalia i to miała być taka, i była, żywa dziewczynka, ciekawa świata, nieposłuszna, niepokorna, z tajemnicą, która gdzieś tam nad nią wisiała. Tajemnica z tajemnicą jej pochodzenia. I później jak postanowiłam, ta akcja musiała mnie poprowadzić do Krakowa na Wawel, to pomyślałam sobie, że ta Amalia biedna będzie samotna, bo królowa, jeśli już będzie już królową, królem i wyjdzie później za mąż, no nie będzie miała czasu już na zabawy z Amalią, tak jak to miało miejsce w dzieciństwie, prawda? To już będzie królowa, to już będzie trzeba zachować jakieś tam zasady, stosować się według jakichś zasad. Więc pomyślałam sobie, że jej wymyślę przyjaciółkę. Przyjaciółkę, która również będzie dwórką królowej Jadwigi. Nie chciałam kolejnej brać z Węgier, bo chciałam różnorodność, a w międzyczasie wpadły mi w ręce podania i legendy litewskie. Tak, i zachwyciłam się tym. I pomyślałam sobie, że jak mi się fajnie składa, że przecież Jagiełło przyjedzie z Litwy. To dlaczego nie miałby ze sobą zabrać tam, bo zabierze swoich ludzi, między innymi jakąś dziewczynkę. I ta dziewczynka, Milda, jest siostrą jednego z jego, czyli Jagiełły, wojowników. I fajnie mi się złożyło zupełnie przypadkiem, bo z początku nie myślałam o tym. Nie myślałam o tym, że to będzie właśnie jakaś dziewczyna z Litwy. I tak mi się wszechświat mi to tak sprzyjał. Podsunął. Tak, i podsunął mi właśnie te legendy i zachwyciłam się tym. Pomyślałam sobie, że to może być fajna sprawa i przy okazji też będę miała możliwość opisać niektóre zwyczaje, niektóre legendy i to, jak wyglądały wioski litewskie. No i tak stworzyłam jeszcze Amalii, stworzyłam przyjaciółkę Mildę, a właściwie to i Jadwidze, bo one trzy to są rówieśniczki, więc trzy jakby się przyjaźnią, bo Jadwiga cały czas czuwa nad tymi swoimi liliami, tak jak nazywała te swoje dwórki, bo to nie tylko są te lilie andegaweńskie, prawda, Jadwigi, tylko te jeszcze te lilie, te dziewczęta, stąd ten tytuł Lilie Królowej, konkretnie lilie te dziewczyny. No i tak powstały te dwie dziewczyny. Cechy, no musiałam troszkę je rozróżnić od siebie. Jedna miała być taka spokojna i taka mądra i wyważona. Druga miała być niepokorna, szalona i ciekawa świata. I one mi się zmieniają teraz rolami. I trudno mi teraz powiedzieć, która będzie która i która jest która. Na początku było troszkę inaczej, teraz one mi się zmieniają. Jak zwykle bohaterki u mnie zaczynają rządzić się same i zaczynają sobie zmieniać i no, a ja im na to pozwalam i obserwuję i bardzo mnie to cieszy. Ponieważ bohater mój pan, dlatego pozwala im pani tak. Zmieniać drogi życiowe. Tak.
Tak, dokładnie tak jest, bo to jest prawda. To jest prawda, ja to zawsze podkreślam, że to wcale nie jest takie gadanie dla gadania, że bohater rządzi. To jest prawda. Człowiek zaczyna pisać, wymyśla jakąś postać i zakłada, że to będzie dobra postać, prawda? I później ta postać zaczyna działać. Oczywiście za sprawą autora. Ale w trakcie dialogu na przykład, czy przyjdzie, tak jak mnie konkretnie, coś do głowy, no jakaś sytuacja, którą chcę opisać i nagle widzę, że ta osoba mi się zachowuje i chce się zachowywać tak, że bardziej jakby pasuje teraz do tej sytuacji, inne zachowanie i okazuje się, że ona wcale nie jest taka dobra, jak ja zakładałam, że ona jednak ma jakieś złe cechy. I często bywa tak, że zmieniam później. Najczęściej zmieniam ze złych na dobre, bo ja bardzo chcę widzieć dobro w człowieku. Zawsze wyszukuję, doszukuję się tam gdzieś drugiego dna, nawet jeśli ktoś zachowuje się źle, nawet jeśli ktoś uznany jest za człowieka złego, to ja się tam doszukuję jakiejś dobroci, jakiegoś ziarenka dobroci u niego, że przede wszystkim się zastanawiam, dlaczego jest taki, a potem czy mogłoby go coś zmienić i czy coś rzeczywiście zmieni. I najczęściej zmieniam te złe postaci później w trakcie już akcji na dobre. Niestety jedna z tych postaci mi się zupełnie tutaj wymknęła. Tak. Ona była zła na początku i ja chciałam znowu ją zresocjalizować, że tak powiem, ale ona mi się nie dała. Ona mi się nie dała i ona została, i w zasadzie mam dwie takie postaci. Dwie takie postaci, które rzeczywiście są złe i będą złe, bo one nie chcą być dobre. No to trudno, ja się nie będę z nimi kłócić. Mimo, że trudno to zaakceptować, trzeba zostawić, dać im wybór. Tak. No tak. Pani Lucyno, muszę pani powiedzieć, że dla mnie imponujące jest to, że mimo, że pisze pani książki obyczajowe, zadaje sobie pani naprawdę sporo trudu, żeby przygotować je w różnych wybranych przez siebie kontekstach. Na przykład architektonicznym, średniowieczny Kraków. Na przykład historycznym, święta Jadwiga i jej życie. Ale również ten aspekt, który pani podnosi, a który buduje Mildę, czyli dawne wierzenia, rytuały, postacie czarowników. Jestem ciekawa, czy analizowała pani ziołowe mikstury, które przygotowywała Milda, no, oczywiście, zanim je pani wprowadziła do książki. Oczywiście, że tak. Oczywiście, nie sprawdzałam ich na sobie, wprawdzie, bo to no, całe szczęście. Tak, bo to były przeważnie trujące mikstury, chociaż były też i lecznicze, ale tak, ale też przejrzałam i książki na temat ziołolecznictwa, więc tutaj też się przygotowałam. Bo to mi sprawia największą przyjemność, przygotowywanie się, czytanie coś na ten temat, a później dopiero przekazywanie czytelnikom i mam nadzieję, że ich też zarażę w ten sposób miłością i do historii, i do tych wszystkich, i wzbudzę ciekawość tymi wszystkimi historyjkami, które tam znalazłam, czy faktami, czy właśnie ciekawostkami, że tak po prostu nie ex cathedra będę nauczać i przemawiać, ale gdzieś tam przemycę takie informacje, które zostaną. A jeśli zostaną i ktoś później po przeczytaniu książki powie, to było fajne, a tamto było fajne, a właśnie to, no to ja się będę bardzo cieszyła, bo to będzie znaczyło, że ten ktoś zapamiętał. Nie przeleciał wzrokiem, nie skupił się tylko na postaciach i na dialogach, tylko wszedł w to cały. Wszedł w to w cały. I między innymi, nie wiem, ja może wybiegnę w tej chwili naprzód, bo być może, że takie pytanie pani przygotowała też dotyczące języka książki. Piszę, oczywiście. Tak, piszę językiem współczesnym, ale to dlatego, żeby mnie współczesny czytelnik zrozumiał, bo nie chcę stawiać mu na drodze przeszkód, żeby on musiał przebrnąć przez jakiś trudny do zrozumienia język. Nie stylizowałam tego języka, tylko chciałam po prostu, żeby ten mój czytelnik czuł się jak u siebie, żeby to wyglądało tak, że ja go po prostu przeniosłam całego w tamte czasy, idę z nim ulicami Starego Krakowa średniowiecznego i mówię, patrz, tu jest to, tu jest tamto i mówię do niego no, takim językiem, jakim my teraz rozmawiamy. I myślę, że dzięki temu książka powinna być łatwiejsza do zrozumienia. No, dość często, no, ja w tej chwili czytając i przygotowując się to, czytałam dużo no, książek i historii,
historycznych i właśnie takim językiem. I wie pani, jak łatwo można zasnąć po 5 zdaniach naukowych treści. Nauka u Szajnochy na przykład i właśnie wtedy syna wyznaczałam do czytania mi fragmentów, albo do czytania i potem opowiedzenia o czym to, albo wyszukania odpowiednich, żeby ja nie musiała całości, bo faktycznie nie byłam w stanie się skupić nad tym językiem. A on tyle ciekawych rzeczy opowiadał, ja bardzo dużo z niego wzięłam, ale tak jak mówię, tym językiem, gdybym chciała stylizować ten język, to byłoby nie do przebrnięcia dla czytelników. Więc może to będzie zarzut stawiany mi przez niektórych czytelników, że ja nie stylizuję, że u mnie rozmawiają współcześnie. No, ale to był mój celowy zabieg. Świadoma decyzja. Tak, to była moja świadoma decyzja. Pani Lucyno, wiem o tym, w Warszawie ptaszki o tym ćwierkają, że do 15 sierpnia ma pani oddać drugi tom. Tak. Czy to jest dużo tak. czasu jeszcze dla pani? To jest bardzo mało czasu. To jest bardzo mało czasu, bo ja ledwie przekroczyłam połowę drugiego tomu. No mam nadzieję, że się zmieszczę. Jak nie, to będę pokornie prosić wydawcę o jeszcze przynajmniej 2 tygodnie, ale zobaczę. Dlaczego 2 tygodnie? Bo teraz w sobotę wyjeżdżam z wnuczką na 2 tygodnie na wakacje. No i wiadomo, że nie będę pisać, bo się przy moim kochanym dziecku nie da pisać, nie da się skupić, więc robię sobie przerwę, którą będę chciała nadrobić, ale ja mam nadzieję, że nadrobię, bo jak już potem wrócę po tych 2 tygodniach, to będę tylko pisać, pisać i pisać, zwłaszcza, że plan już mam rozpisany na karteczkach na tablicy korkowej, te karteczki mi Leon z uporem... Ciekawa jestem w kontekście właśnie Leona, czy to jest tablica, która wisi pod sufitem? Tak, ściąga mi to. No, to znaczy ja chowam za szafę te zwykle, mam taką szparę, więc chowam za szafę zwykle te tablice, jak jej nie używam, a jak używam, to kładę ją albo na kanapie, na oparciu, tam opieram, albo na fotelu, no i wtedy spoglądam, no i tego Leona mam na oku, bo on niestety, dziad wstrętny, nie dość, że mi karteczki zrywa, to jeszcze zębami wyciąga pineski, no i troszkę się boję, żeby sobie nie zrobił krzywdy, ale tak jak mówię, mam już wszystko w zasadzie do końca rozpisane. Oczywiście po drodze na pewno mi się zdarzą jakieś zmiany, przydarzą jakieś zmiany, bo czasami jakiś pomysł mi jeszcze przyjdzie do głowy, ale właściwie już z góry mam zapewnione, z góry już mam wymyślone, co dalej napiszę, więc tylko siąść i pisać. Także jak tylko wrócę z wakacji z wnuczką, to siadam i piszę i wtedy mnie nie ma. I myślę, że zdążę. I tego pani życzę i za to trzymam kciuki. Królowa zmarła w wieku 25 lat. Tak, 25-26, tak, bo teraz trzeba wziąć te daty, kiedy ona się urodziła. Tak, ale no bardzo młodziutko, 25-26 lat. Mhm. Ciekawa jestem, czy osioł drugiego tomu też będzie królowa? Czy ona ustąpi miejsca? No, ponieważ no, dla czytelników, którzy przeczytali już pierwszy tom, to będzie jasne, że troszkę będą się musiały te dekoracje zmienić. Siłą rzeczy królowa będzie troszkę na dalszym planie, ale będzie. No dobrze, a teraz tak, pytanie, które myślę może nurtować czytelników, bo uwielbiają czytać kolejne tomy pani Sak. Czy to jest tom drugi, ostatni? Czy istnieje szansa, że jeszcze nie powiedziała pani w tym tomie ostatniego słowa? No ja już widzę, że ja nie powiem ostatniego słowa. Bardzo mi się rozszerza ten materiał. Bardzo dużo pomysłów mam. Nie wiem, są zaplanowane 2 tomy i umówiliśmy się z wydawcą, że zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, jak zostaną przyjęte te 2, albo przynajmniej ten pierwszy. No i może później dalej. Nie chciałabym więcej może robić jak trylogię, jeśli już mówimy o tym, że trzeci tom. No ale, jak mówię, nie tylko bohater mój pan, ale i czytelnik mój pan. Więc jeżeli się okaże, że jest zainteresowanie taką sagą średniowieczną, czyli historią dziejącą się właśnie w średniowiecznym Krakowie, no to czemu nie? Ja mogę siadać i pisać, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym miała robić, gdybym nie pisała. Zobaczymy. Wszystko się wyjaśni z biegiem czasu. Sama jeszcze nie wiem. Zostawia nas pani w dużej ciekawości i niedosycie. Podobnie jak czytelników, jeśli chodzi o tom, jeśli ci, którzy nie przeczytali pierwszego tomu, to jeśli chodzi o tom pierwszy, a ci, którzy przeczytali pierwszy, na pewno już nie mogą się doczekać kolejnych losów bohaterów. Proszę państwa, jest Litwa, rok 1300.
1382. 8-letnia Milda cudem unika śmierci podczas napaści krzyżaków na jej rodzinną wioskę. Zostaje zabrana do Wilna przez starszego brata, wojownika pogańskiego, księcia Jagiełły. Uczy się od bratowej sztuki zielarstwa, a w tym czasie Amalia, niepokorna dziewczyna, jej rówieśniczka, wiedzie wygodne życie w węgierskiej stolicy Andegawenów jako dwórka i jednocześnie najbliższa przyjaciółka młodziutkiej królewny Jadwigi. Jak długo potrwa ta sielanka? Albo co ją zburzy? Zachęcamy Państwa po sięgnięcie po pierwszy na razie tom sagi średniowiecznej Lilię Królowej, siostry autorki Lucyny Olejniczak, która była bohaterką tego podcastu pruszyńskiego. Dziękuję pięknie Pani Lucyno i zostawia mnie Pani w ogromnym niedosycie i ciekawości tego, co się wydarzy dalej. Ja również dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam Panią, pozdrawiam Kraków. Ja również pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.